Siemaneczko, witam was ponownie na kanale Tech Nowinki. W dzisiejszym materiale kontynuujemy sobie naszą małą serię sprawdzania gotowców ze sklepów różnych internetowych, takich po prostu marketów internetowych z elektroniką. Sprawdzamy je pod kątem bardziej merytorycznym, bardziej takim, czy są dobrze dobrane podzespoły, niż pod kątem cen. Natomiast podejrzewam, że w tym materiale pojawią się niestety pewne wycieczki cenowe, choć będę się starał tego wystrzegać. W tym materiale sprawdzimy takie gotowce ze sklepu Computronic w ramach naszej takiej dłuższej serii sprawdzania właśnie gotowców z różnych sklepów. Sprawdzaliśmy już Hard PC, sprawdzaliśmy już XCOM, teraz przyszedł czas na Computronic. Jesteśmy już teraz na stronie Computronica, jesteśmy już teraz na stronie gotowych zestawów z tego sklepu. Poustawione są zestawy także, powiedzmy, cztery karty otwarte w różnych przedziałach cenowych, do 2000 zł, od 2000 do 3000 zł, 3 do 4,5 i od 4,5 do 6000 zł. Zaznaczone, jak widzicie, tutaj mamy procencik Computronic. Myślę, że w kolejnych też sobie zaznaczymy to w zestawach, żeby była jasność, że to mają być z Computronica, a nie zestawy, powiedzmy, jakichś tam firm trzecich. Okej, mamy tak zrobione. Tutaj mamy dwa nieomalże bliźniacze komputery. Jeden komputer to jest i3-10105 bez literki F, ma też zintegrowany układ graficzny, którym jest Intel UHD Graphics 630 8-gigabajtową pamięcią RAM. Natomiast zaraz pod spodem mamy taki sam zestaw, tylko 16-gigabajtową pamięcią RAM. Oba te zestawy mają też dyski 500-gigabajtowe, z tego co widziałem, to są NVMe, więc jak najbardziej ok. Jedynie co tutaj tak najbardziej mogę się doczepić, to tylko to, że ta obudowa no po prostu trochę trąci korkiem, no nie oszukujmy się. Ta obudowa nie wygląda, nie należy do piękności i raczej jest taką bardzo, bardzo podstawową obudową. Komputer ma być typowo albo takim biurowym komputerem, albo takim po prostu komputerem, powiedzmy to szczerze sobie, multimedialnym, bo no niestety na Intelu, na Integrze Intela no za bardzo sobie nie pogramy. Tutaj jest też zasilacz 450W, który no można by powiedzieć, że pozwoli nam na zamontowanie jakiejś karty graficznej w przyszłości i wtedy ten procesor też pozwoli nam na jakiś tam bardzo, bardzo podstawowy gaming, więc ok. Dysk SSD jest NVMe, więc jak najbardziej w porządku, jak już w tej cenie mamy NVMe dyski, super, jest ok. Płyta główna, jaka tu jest, to jest Asus Prime H510ME, no bardzo, bardzo podstawowa płyta główna. Mamy tutaj w zestawach czytnik kart SD, co widzieliśmy na obudowie, jak i również napęd optyczny, co też jest w sumie ciekawostką w obecnych czasach. Do zastosowań biurowych jak najbardziej jest to pożądane, więc naprawdę się tego nie czepiam. Oczywiście też można by było to wywalić i zamontować ci lepsze podzespoły, na przykład właśnie 8 GB RAM. Ok, przejdziemy sobie dalej do nieco większych kwot, powiedzmy w granicach połowy budżetu, bo zaczynamy się od 1500 zł, budżet maksymalny jest 2000, więc zobaczmy, co mamy w połowie. Tutaj i tak samo też żadnych układów, powiedzmy to, dedykowanych graficznych. Mamy wszystko praktycznie na układach zintegrowanych Intela, ewentualnie AMD, bo też takie się zdarzają tutaj. Na przykład mamy tutaj Ryzena 5 4600G, którego sam do niektórych zestawów wkładałem z 16-gigabajtową pamięcią RAM. Ok, teoretycznie już nam na jakiś tam bardzo podstawowy gaming pozwoli, a po zamontowaniu karty graficznej nieco lepiej. Teraz dojdźmy do, powiedzmy, troszkę wyższej kwoty, 1929 zł. Troszkę inaczej wyglądająca obudowa, ciekawsza. Mamy Intela i5 10400, też bez dopisku F, bez dopisku K, co za tym idzie, bez możliwości podkręcania, ale zarazem z układem graficznym zintegrowanym i jest to dalej Intel UHD Graphics 630. Natomiast sam procesor już jest o wiele lepszy, ponieważ nie ma 4 rdzeni i 8 wątków, a 6 rdzeni 12, więc też będzie się ewentualnie do dołożenia karty graficznej bardziej nadawał, jak będzie to troszeczkę lepiej wyglądało. Ok, przechodzimy teraz na zestawy między 2 a 3000 zł. Dajmy sobie startowanie po cenie rosnąco i co mamy? 2000 hakiem złotych i mamy do czynienia z tą samą obudową, prawdopodobnie tak samo mamy do czynienia z pędem DVD oraz z czytnikami kart pamięci. Ok, no tak jak mówię, do biurowych zestawów czemu nie? Nawet i czasem do, powiedzmy to, multimedialnych, gdy chcemy otworzyć jakiś film na karcie pamięci, czy na przykład pokazać znajomym, nie wiem, zdjęcia z wakacji. Ok, w porządku. I mamy tutaj Intela i3 12100F, co
już tutaj nam pozwoli na ewentualny lekki upgrade w przyszłości. Oczywiście tutaj pasowało 16 GB pamięci RAM, ale tutaj to jest różnica, no 150 zł między 8 a 16 GB pamięci RAM. To jest bardzo duża różnica. Jest to 12 generacja Intela, 4 rdzenie, 8 wątków, okej, w porządeczku. Intel Graphics 730, czyli troszkę nowsze niż w poprzednich zestawach. Pamięć RAM też wyżej taktowana, bo tam było 266, tutaj mamy 3200. Trochę to lepiej wygląda, ma 500 GB dysk dalej NVMe, 2 TB dysk magnetyczny, czyli na czym mówiąc HDD. Mamy oczywiście też, tak jak mówiłem, nagrywarkę DVD, mamy też microSD, SD, czytniki kart pamięci, dalej 450W zasilacz 80+, co też pozwoli nam zamontowanie jakiejś karty, powiedzmy rzędu RX-a 6600 czy RTX-a 3050, czy nawet coś mocniejszego. Sama stała budowa, no już niespecjalnie nam pozwoli na jakiekolwiek, powiedziałbym to, szaleństwa. No dobrze, teraz przeszedłem na około połowę budżetu, czyli na około 2,5 tysiąca złotych, bo to jest przedział między 2 a 3 tysiące złotych. Co my tutaj mamy? Procesor Intel i5 10400. Intel UHD Graphics 630. 8 GB pamięci RAM. Co się tutaj wydarzyło? Czemu taka cena jest? Otóż tutaj mamy już w cenę wliczony system, stąd jest wyższa cena. Wobec tego też zwracajmy uwagę na całość, jeżeli kupujemy komputery, bo czasem może nie do końca chcemy na przykład kupić sobie, powiedzmy to, systemu operacyjnego, ponieważ nie wiem, mamy system operacyjny albo cokolwiek innego, nieważne, nie chcemy, ale możemy za 2,5 tysiąca na przykład złotych kupić komputer, który jest wart 1500. Tu mamy ciekawostkę. Za 2600 zł mamy i5 13400. Bez dopisku RF, bez dopisku K, czyli niepodkręcalny oraz ze zintegrowanym układem graficznym. Okej, o ile pewnie bym się mocno nie czepił do tego zestawu, bo okej, jeżeli chodzi o multimedialny, w porządku, o tyle, na co procesor, który ma 10 rdzeni, 16 wątków, komuś, który jest wyposażony tylko w 8 GB pamięci RAM. Chyba Computronic troszeczkę przeszarżował z ilością tych zestawów i są wszelkie możliwe konfiguracje i z tego to wynika. Tutaj patrzcie, macie ciekawostkę. Ten sam zestaw praktycznie wygląda identycznie tutaj na samym początku. Różnica jest tylko taka, że tu mamy 500 GB dysk, tutaj mamy 1 TB dysk SSD. Oba są w tej samej cenie. Wobec tego zwracajmy na to uwagę, bo to jest dokładnie ten sam komputer, tylko z mniejszą pamięcią na nasze pliki. Okej, mamy tutaj też pierwszy komputer z dedykowanym układem graficznym w cenie 2800 zł. No okej, gdyby ten układ graficzny był nieco lepszy, to nie miałbym zbytnio obiekcji. Natomiast tutaj za 2800, już abstrahując od ceny, ale mamy do czynienia z Intelem 10 generacji. W tym roku prawdopodobnie będziemy mieć 14 generację procesorów Intela, a tutaj mamy cały czas 10. Karta graficzna też stara. Nie oszukujmy się, jeżeli chcemy taki komputer do grania kupić, no to to jest komputer do grania w, powiedzmy to sobie szczerze, Full HD Max i to Max na średnich detalach i to w niektórych grach trzeba będzie zjechać na bardzo niskie detale, bo nie jest to karta graficzna, która nam pozwoli bardzo mocno rozwinąć skrzydła, a jest to komputer oznaczony jako komputer dla gracza, nie biurowy. Moim zdaniem to komputer dla gracza nie jest, nawet tego początkującego. Nie będę już mówił o cenie, gdzie podobnej wydajności komputer myślę, że można złożyć o wiele taniej. Natomiast no, nie jest to komputer, który mógłby mnie jakkolwiek fascynować, nawet i w tej cenie. Mamy tutaj też, co prawda, zasilacz, który jest w porządku, bo jest 550W, 80+, brąz. Mamy płytę Gigabyte H510M, powiedzmy sobie szczerze, bez żadnych rewelacji, natomiast sam zasilacz pozwoli nam spokojnie na to, abyśmy mogli zamontować mocniejszą, znacznie wydajniejszą kartę graficzną w przyszłości. Tylko GTX 1650 jest kompletnie nieopłacalnym zakupem w tym momencie, bo on kosztuje około 800 do 1000 zł, podczas gdy za około 1000 zł mamy RX-a 6600, który jest znacznie wydajniejszą kartą graficzną niż ta i posiada nie 4, a 8 GB VRAM-u, czy nawet RTX 3050, który też będzie w podobnych cenach jak ten RX 6600. Wobec tego moim zdaniem no, nie jest to akurat dobre rozwiązanie i wydaje mi się, że ten zestaw jest bardziej pozrobiony po to, żeby wyprzedać po prostu ostatnie sztuki GTX-ów 1650 i się ich pozbyć, tak bym to określił. Albo jeszcze zestaw, który był składany w czasach, gdy był problem z dostępnością kart graficznych, którego w tym momencie już też nie ma. Okej, przejdźmy do droższych zestawów. Co my tu mamy? Intel 13400F. Okej, tu już mamy 16 GB pamięci RAM. 2 TB dysku HDD. No nie wiem, czy jest potrzebne. Nie wiem, do czego ten komputer miałby być. Okej, 1 TB dysku
dysku SSD w porządku. 16 GB RAM-u, Intel i5, 13400, tutaj już to wygląda o wiele lepiej niż w poprzednim 13400, gdzie tak naprawdę mieliśmy do czynienia z 8 GB pamięcią RAM, która tak naprawdę do tego procesora no, jest zdecydowanie zbyt małą ilością. Tak to wygląda do powiedzmy kwoty 3000 zł i też nie mamy tutaj specjalnie dużo komputerów gamingowych, ewentualnie ten tutaj, to jest już w miarę ciekawa propozycja, mamy Ryzena 5 5500, mamy RX-a 6600, mamy pamięć RAM 16 GB i 1 TB dysk SSD NVMe. Tutaj do samej konfiguracji nie mam się co doczepić. Tak jak mówiłem, jakbyśmy skonfigurowali sobie sami komputer, zapewne zrobilibyśmy to taniej. Natomiast no, ten zestaw nie jest już źle skonfigurowany, tak jak na przykład poprzedni. Ok, idziemy dalej do kolejnych, powiedzmy to, zestawów. Słuchajcie, zobaczcie tutaj ciekawostkę. Za 3049 zł Computronic proponuje nam i piątkę 10400F i kartę graficzną GeForce GTX 1650. 2 TB dysku HDD, 500 GB dysku SSD NVMe. No jest to moim zdaniem zupełnie przepłacony komputer. Za 3050 zł proponować komuś GTX 1650. Jestem ciekaw też, jak ten komputer jest opisany. Czy jest opisany w sercykach tak, dla gracza. To jest komputer dla gracza według Computronica. Jest to bardzo stary procesor, bardzo stara karta graficzna. Nie jest to moim zdaniem dobry zestaw. Kolejny zestaw. Mamy 11400F RTX, GTX, przepraszam, 1650, 16 GB RAM-u. Ta sama cena, tylko inna obudowa. No, obie obudowy wyglądają w miarę ok. Tak naprawdę niczym się nie różnią. Ewentualnie różnią się tylko o tym, że mamy tutaj jeden dysk SSD 1 TB. Widzicie, tak ja po prostu przeglądam i nawet się nie zatrzymuję na wielu zestawach, bo no po prostu nie ma to sensu. RX 6600, Ryzen R5 5500, dobry zestaw. Dalej, nie ma się co zatrzymywać, tylko trzeba ruszyć, powiedzmy to, na okolice 3500 zł, bo tu mamy chyba przedział do 4500, więc zatrzymamy się na około 3500 zł. Zobaczcie to, za 3500 zł i piątka 10 generacji 10400F i GTX 1650. Są zestawy, które są złożone ok w komputerniku, natomiast są zestawy, na które się można niesamowicie naciąć. Można się na niektóre zestawy niesamowicie naciąć i to jest taki zestaw, na którego się można naprawdę naciąć. Kolejny zestaw. I trójka 12100F RX 6600 za 3500 zł. Wy sami ocencie, czy są dobre ceny, czy nie. Ja się nie będę tutaj odzywał. Kolejna ciekawostka. Ryzen 5 5500, RX 6600 i 32 GB RAM-u, jeden dysk SSD, jeden dysk HDD. Nie wiem, jak to skomentować. Ponad 3500 zł i GTX 1650. Naprawdę uważajcie, jak patrzycie na gotowce, bo można kupić coś, co jest ok, a można naprawdę solidnie przepłacić. Proszę, RTX 3050 ok, to już jest znacznie lepiej niż 1650, natomiast w dalszym ciągu no nie jest to super. Tutaj tak samo, myślę, że RTX 3060 spokojnie ten procesor jest w stanie obsłużyć. Ale popatrzmy teraz, sobie mamy za 3600 zł i mamy właśnie wspomnianego RTX 3060, 16 GB pamięci RAM i piątkę niestety 10 generacji. Okej, okay, no da sobie radę, nie ma z tym najmniejszego problemu, no ale tutaj ani specjalnie na upgrade sobie nie pozwolimy, ani nic, no to jest taki komputer na już i żeby go po kilku latach wyrzucić, sprzedać i wymienić. Kolejny zestaw 12400F 1650. Patrzmy, naprawdę obserwujmy, patrzmy co się dzieje, jakie są ceny, jak to wygląda i co tutaj mamy do czynienia. Teraz przypatrzcie się, jaki mamy przeskok. Tam mieliśmy zestaw z procesorem Ryzen 5 5500 i chyba tam 1650, który kosztował 3600 zł, natomiast tutaj mamy za 3800 zł dokładamy 200 zł i mamy RTX 4060. Ten sam procesor, ok, ale RTX 4060, który jest znacznie bardziej opłacalnym kartą graficzną niż to, co mieliśmy tamto. I ten zestaw, powiedzmy, to w miarę jest jeszcze opłacalny i jest dobrze skonfigurowany, jest dobrze dobrany. Ten procesor będzie miał podkorek z tym RTX-em, ale da sobie z nim też radę. Kolejny zestaw z RTX 3060. Ok, i te zestawy tak naprawdę są bardzo podobne do siebie. Oba te zestawy są bardzo podobne do siebie w bardzo podobnej cenie. I tutaj tylko jest kwestia tego, czy ktoś bardziej chce mieć po prostu nieco wyższą wydajność tak samego rdzenia graficznego, jak i generowania klatek, uzyskać zysk na tym, czy ktoś potrzebuje więcej VRAM-u. I na tym może się ewentualnie zastanowić. To, że cena jest praktycznie identyczna, pomimo tego, że jest starsza karta graficzna, wcale nie oznacza, że ten któryś z zestawów jest gorzej skonfigurowany. RTX 3060 za
4500 zł, 13400R. Dobrze zbalansowany zestaw, nie ma tutaj zbytnio wiele rzeczy złych się nie dzieje. 12400F, 3060, ok, tak samo. Nie będę się opowiadał na temat cen, bo ceny są wiadomo, jak to wygląda. 5600 RTX 3060 jak najbardziej sobie poradzi. Ryzen 5 5600 z RTX-em 3060 Ti, super, nie ma co najmniejszego problemu. 13400F RX 6600, to pozostawię bez komentarza. Ok, idziemy do ostatniej grupy. Mamy procesor Ryzena 5 5500 i RTX-a 4060, 32 GB RAM-u, ok. Ciekawe połączenie. Myślę, że nie będzie złe. Mamy kolejny zestaw. Też ta sama cena. Natomiast tutaj mamy już Ryzena 5 5600, który jest nieco wydajniejszy niż ten 5500 z poprzednich zestawów. Mamy RTX-a 3060 Ti, który jest wydajniejszy zarówno od RTX-a 3060, jak i 4060. Natomiast nie ma frame generation, czyli nie ma generowania klatek i tak dalej. Też mamy 32 GB RAM-u i 1 TB SSD. I powiem szczerze, ten zestaw mi się naprawdę podoba. Ten zestaw mi się naprawdę podoba. Dobra, przejdziemy teraz w dół mocno. Zobaczymy coś tu, może jakieś ciekawostki zobaczymy. 12400F plus RTX 3060 w porządku też. Wszystko jak najbardziej. 5500 RX 3060, 64 GB RAM-u. To ciekawa konfiguracja, bo nie wiem, komu przy takim procesorze potrzebne by było 64 GB RAM-u. No chyba, że ktoś pracuje naprawdę na bardzo wielu zakładkach w Chrome. Mamy około 5000 zł, znowuż Ryzen 5, no i popatrzcie, znowuż, kurczę, 64 GB RAM-u. Nie wiem, moim zdaniem jest to tak średnio potrzebne w takim procesorze. Gdyby to był przynajmniej 8-12-rdzeniowy, to jak najbardziej, ale 550W Slasher nam nie pozwoli na zbytnio na rozbudowę. Co mamy tutaj? No, płyta główna też niespecjalnie, bo to jest Asus Prime B550MA. Też nie pozwoli na szaleństwo, jeżeli chodzi o procesor. O, tu mamy za 5090 zł RTX 3060 i 3400F. Mi się wydaje, że w miarę ten zestaw jest ok, tym bardziej, że mamy 2 TB dysk SSD i 5 12400F, 32 GB RAM, RTX 3060, 1 TB dysk SSD i 2 TB HDD. Sam zestaw jest skonfigurowany ok, 32 GB RAM-u przy tych podzespołach jest jak najbardziej ok. Nie muszę się czego czepić, nie mówię o cenach, już chciałem zacząć mówić o cenach, ale nie mówię o cenach. Nie. Ok, kolejne zestawy, teraz jedziemy już pod sam koniec, żeby jak ten materiał jak najszybciej zakończyć, żeby nie trwał on wieczność. I za prawie 6000 zł XCOM oferuje nam i 13700F, czyli bez dedykowanego układu graficznego z możliwością podkręcania. Zaraz sobie sprawdzimy, jaka jest tutaj płyta główna. RTX 3060 Ti. Będzie po prostu ta karta graficzna dławiła ten procesor, jeżeli chodzi o wydajność w grach zdecydowanie. No, jeżeli chodzi o wydajność, powiedzmy tam jakichś tam zastosowaniach profesjonalnych, no to okej. Okay. Tym bardziej, że mamy 32 GB RAM-u, jeszcze możemy go dołożyć i tak dalej, więc okej. Okay. Gdzie mamy tutaj... bo przegapiłem, ok, 650W zasilacz 80+ brąz, w porządku, przy tym procesorze będzie to na pewno wymagane. Ok, bo chyba na początku powiedziałem, że procesor może być podkręcania, ten procesor nie ma możliwości podkręcania, nie wiem, co mi się uwidziało. Chciałem sprawdzić przez to płytę główną, czy ma możliwość podkręcania, oczywiście chipset B nie ma, ale przecież ten procesor to jest i7-13700F, czyli bez układu graficznego, ale i bez możliwości podkręcania. Już chyba mi się późno robi, za dużo tych zestawów przeglądałem dzisiaj i chyba mi się robi już koło myje w głowie, dlatego będziemy szybko kończyli cały ten materiał. Tu mamy 12700F, ok. No, w tej samej cenie i praktycznie ten sam komputer, tylko bez dysku HDD. No, ten mi się bardzo podoba. 13400F RTX 4060 Ti. Super, naprawdę super zabieg. Nie mówię o cenie, mówię o tym, jakie komponenty są użyte. 2 TB SSD. Super. Tutaj mamy w tej samej cenie, z drugiej strony, tak naprawdę taki sam komputer, tylko bez dysku, tego dysku HDD i on ma 64 GB RAM-u. No to jest po prostu, no to jest za dużo, tak? To jest, powiedziałbym, że za dużo. Natomiast jeżeli no, ktoś chce mieć spokój, powiedzmy tak, na przyszłość, jeśli chodzi o RAM, no to tutaj będzie miał. Ciekawy jestem, czy tutaj mamy do czynienia z pamięcią DDR4 czy DDR5, ponieważ mamy tutaj 3400F, czyli może być zarówno DDR4, jak i DDR5. Jeżeli to będzie DDR5, no to będzie naprawdę sztosik, natomiast DDR4. Bo gdyby to było DDR5, to nawet w przyszłości na upgrade, gdybyśmy chcieli sobie po prostu zrobić mocny upgrade, na przykład procesora, grafiki, czy będzie w ogóle będziemy potrzebowali więcej RAM-u, to by było super, bo 64 GB, no może nie prędko, ale kiedyś będą w użyciu. Natomiast no na pewno nie przy DDR4. W tym momencie, jeżeli chodzi o gry,
Tak, mówię tutaj, jeżeli chodzi o gry. Bo jeżeli chodzi tam o inne zastosowanie, no to oczywiście jak najbardziej może być tyle użyte. I okej, ten profesor też pozwoli na jakieś tam profesjonalne zadania, więc jest okej. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do widoku normalnego już i zróbmy sobie takie małe podsumowanie tych zestawów z komputernika. Powiem tak, są zestawy, które są złożone fajnie, które są zestawy, które są złożone naprawdę w porządku, natomiast jest sporo zestawów, które są złożone, bym powiedział, kiepsko. Może nie tyle kiepsko, ale bardzo specyficznie i trzeba na nie uważać. Niektóre zestawy mogą być montowane jeszcze, składane właśnie, konfigurowane w czasach, gdy był problem z dostępnością kart graficznych czy inne tego typu rzeczy. Stąd takie, a nie inne decyzje. Natomiast sporo zestawów, moim zdaniem, jest zupełnie nieopłacanych. Sporo zestawów nie jest złożonych poprawnie, a inne zestawy są złożone bardzo dobrze. Oczywiście też zwróćmy uwagę na to, że możemy mieć różne zastosowania, tak? Jak najbardziej. Czasem może być tak, że będzie nam potrzebny bardzo wydajny, powiedzmy to, procesor, a karta graficzna tylko do wyświetlania obrazu, niczego więcej. I wtedy jak najbardziej ok, możemy sobie na niektóre te zestawy, które dzisiaj oglądaliśmy, pozwolić, ale też musimy naprawdę patrzeć na to, do czego będziemy używali danego sprzętu. I wtedy, jeżeli my nie wiemy, na przykład nie znamy się dobrze na tych zestawach, faktycznie podeślijmy je komuś, żeby on nam je zweryfikował, czy pod nasze stosowania będzie ok. Mówiłem to już przy sklepie HardPC, to samo chyba mówiłem przy tym, jak robiłem materiał o komputerach z XCOM-u. Nie jesteście pewni, nie macie się kogo poradzić, wyślijcie gdzieś tam, powiedzmy, nawet w komentarzach link do danego zestawu komputerowego, powiedzcie nam zastosowania, czyli nie wiem, tam granie, programowanie, cokolwiek innego i wtedy postaramy się sprawdzić, czy ten zestaw pod wasze stosowanie będzie ok. Nie kupujmy w ciemno. Taka jest konkluzja po materiale z sklepu Computronic. Są zestawy dobre, są zestawy słabe. Wygląda to podobnie jak w sklepie HardPC. Dziękuję wam ślicznie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!